Nabiliście 1500 łapek, dlatego zobaczycie odcinek drugi z naszej Polski, w sumie tęgrystycznej polskiej Hordy. Tak, bo gramy Hordą, moi drodzy, pod dowództwem wielkiego wodza Augusta IV Sobieskiego. Nasze wojska się już tutaj cieszą, ćwiczą, mamy armię złożoną dosłownie z samej kawalerii i artylerii, dość nieźle zarabiamy, nasza armia liczy 100 tysięcy, o, konnicy, mogę ją jeszcze zwiększyć, więc zaraz ją zwiększymy, mamy całkiem niezłych generałów, tylko co znowu robić? Polską, bo w sumie to mógłbym ruszyć dalej ku Azji, wszystko znowu podbijać i tak dalej, ale to jest za prosto. Stwierdziłem, że najedziemy Europę, naszym celem będzie jej podbicie jak najszybsze, tym bardziej, że nie mamy żadnych idei do szybszego podboju, dosłownie ani jednej, same pod budowę ekonomii oraz budowę jakości armii. Kolejne też planuję brać pod jakość armii, więc będzie ciekawie. Ciekawe też są promocje na niebie, wpadnijcie, linki macie w opisie, pamiętajcie też o konkursie. I dlatego na samym początku robimy mega dużą wojnę. Zobaczcie, ile krajów tutaj będzie przeciwko nam. Łącznie to jest jakieś 250 tysięcy wojska, 610 tysięcy przeciwnik może wystawić w polu przeciwko naszemu wojsku, który liczy 100 tysięcy. Danii i innych sojuszników nie wzywam, nie ma to sensu. No i jeszcze to nie wszyscy przeciwnicy w sumie. I teraz się upewniam, że każdy kraj, który jest elektorem, ma z nami wojnę. Albo jest naszym sojusznikiem, jak w przypadku Saksonii. Na szczęście wszystko się zgadza. W pierwszej kolejności jak zwykle uderzam szybko na stolicę, je chcę zająć, tylko może być z tym lekki problem, bo zobaczcie, ile tutaj fortec jest, to jest jakaś masakra. A w sumie jak tak patrzę na ten porównanie sił, to nie tak źle. W sumie Danię i Czerników też wezwałem do tej wojny, bo to zawsze mamy większego warscora, chociaż z tego co widzę, Dania nawet floty nie ma, więc szybko nam wyjdzie z tej wojny. No i co? Po co przybywacie pod moje prowincje? 5000 na tika! Boże, jaka rzeźnia! W fazie Fajera również. 2000 do 30 tysięcy strat, nie. Niesamowite. Jakimś cudem Poznań, Gdańsk bardzo szybko mi padają. Czy ja tu nie ulepszyłem fortecy? Okej, ja wam dam! Ja sobie jeszcze tutaj defensywę wszędzie odpalę, bo widzę, że te fortece to mi tak szybko padają. To jest jakaś masakra. 85% szans. Ciekawe, czy padnie, czy nie padnie. Udało się, super. Bardzo mnie to cieszy. W razie jedną armią oblegam fortecę, drugą letam i tak czyszczę takie mniejsze staki przeciwnika. Ale jak oni spływają? Masakra totalna. Piękna rzeźnia. Kraje, które nie muszą być w tej wojnie, wyjmuję za reparację oraz za pieniądze. Yeah! Znowu bitwa pod Wiedniem. Ich Jesus. Chciałbym wam pokazać tutaj te straty, ale im chyba za duże zadaję w fazie szoku. Po prostu armia dostała prawie stack wipe'a. Mega super build jest ten, naprawdę. A kto mi się tutaj od tyłu w mój kraj wbija? Jak to tak może być? Ja wam pokażę. Dosłownie anihilowana armia. Chyba jakiegoś zbiorczego stack wipe'a zasadziłem, bo nagle wszystkie kraje są na low. Najbardziej wkurzające jest to, że co chwilę mi przeciwnicy, co na nich ruszę, to mi się wycofują i nie chcą toczyć bitew. No w sumie to się im trochę nie dziwię, bo kończą jak te armie Toskanii, totalnie zanihilowane, bez artylerii. Jeszcze mi coś robotę krecią na tyłach robią. Dobra, oleć tą jedną fortecę. No i mamy to. Rozwiązujemy Holy Roman Empire. Wyjebiście, zajebiście. Tylko Lukas mógł wydać prestiż wcześniej. No trudno. 268 tysięcy przeciwko 626 tysiącom. No ale jakby patrzeć na straty z bitew, 100 tysięcy do 508 tysięcy. 5 do 1. W sumie dużo. Słabo. Sobie mogłem kliknąć na zakładkę i zobaczyć, ile ja dosłownie miałem tych strat. Bez większego problemu rozwaliliśmy moich przeciwników. I w sumie Czechy to nasza grupa kulturowa, więc jeszcze nie będę palił tych prowincji. Będziemy palili wszystkie inne prowincje, które nie są akceptowalne naszej grupie kulturowej, albo nie są przez akceptowalne nasze kultury zajmowane. Wszystkie inne prowincje palimy i dewa dostarczamy do naszych zielonych prowincji. Możemy stać się imperium, co jest w sumie fajne. Ja to oczywiście pokazywałem. No, wojna z Brandenburgiem już raczej ciężka nie będzie. Raczej jej nie zjem całej. Tylko ci głupi sojusznicy. Zróbmy tak, żeby potem ich jak najszybciej popodbijać dalej. Sama wojna z Burgundią i jej sojusznikami dość łatwa była. W zasadzie skupiała się znowu na obleganiu fortec od czasu do czasu jakaś bitewka, ale że moi przeciwnicy mieli już mniejszą armię ode mnie, to w zasadzie boty robią to, co robią zawsze. Uciekają. Co tylko zbliży się gdzieś moją armią, przeciwnik natychmiast się gdzieś tam wycofuje, a powiem szczerze, że nawet w pewnym momencie musiałem biegać za burgundzkim wojskiem po terytorium Rosji nawet. A co Rosja miała w tej wojnie? Nic nie robiła. Mega upierdliwe i wnerwiające.
bo tam moralki były, więc jak najbardziej mi się to opłaca. No i znowu dorwaliśmy wojska, tym razem na jednym minusie i po wojskach. Prosta wojenka, ale te terytoria, tak jak już mówiłem, jakieś pomorze i tak dalej, wszystko palimy. Niestety już to jest taka technologia, że to jest coraz mniej dla nas opłacalne, ale taki Berlin, chyba że zakradniemy Dewa najpierw. A niech będzie, nie? Trzeba się troszeczkę pobawić. Nas zazwyczaj łupili, więc tym razem zróbmy to w drugą stronę. Chyba o czymś zapomniałem. Węgry raczej nie stanowią żadnego wyzwania. Wbijamy się w nich i ich podbijamy totalnie. Byłoby jeszcze szybciej, gdyby nie to, że mają sojusz z Hiszpanią. W sumie w tej wojnie postaram się ich pozbawić tego sojuszu. Dobra, jedyne idee, które weźmiemy z takich do podboju świata, to humanistyczne. Je musimy mieć jako horda, żeby mieć tolerancję religijną, inaczej wybuchniemy. Zjadamy już też jakieś pierwsze małe niemieckie miasteczka. Nasze nie miasteczka, tylko księstwa. O, w sumie nawet nie patrzę na agresywną ekspansję. Jak się zacznie zawiązywać koalicja, to sobie z nią poradzimy. Dokańczam sprawę Estonii na północy, chociaż w sumie nie wiem, czy ona mi się przypadkiem ze mnie nie wypuściła. Tak nie pamiętam, żebym zostawiał tutaj Estonię, no ale nie wiem. Obszary z tych Niemiec i tak dalej będę dodawał do trade company. Raczej nie chcemy tutaj robić state'ów. Bo nienawidzę podbijać tych małych państwek niemieckich. No co chwilę gdzieś tutaj jakieś przejście ktoś mi cofa i tak dalej. To jest mega upierdliwe. Jakby się nie mogli tutaj popodbijać nawzajem, żebym ja miał większe kraje do podbijania. Co za... O, gdzieś bitwę stoczyłem. To za upierdliwa sprawa. What the fuck? Co to za bunty? Tutaj przecież kolejne. Przed chwilą tłumiłem hordę. Dosłownie przed chwilą były. I już kolejne. Co to się tak często respi? Od Szwedów bierzemy tylko Wyborg. Bo czemuż by nie? Znaczy w sumie biorę go tylko po to, żeby mieć na nich Cassius Belli. Zerwałem też im relacje z innymi krajami. Saksonię oczywiście olałem w ich relacjach, bo kraj znika z mapy świata. Ale jak to przed chwilą mogłem mieć? No nic trudno, no to jednak nie znika Saksonia. Ale że już 15 lat minęło tak szybko? W sumie nie spodziewałem się tego. Dobra, atakujemy ponownie Austrię, ale tym razem będzie znacznie łatwiej. O, skoro Francja może za mnie jakąś tutaj robotę zrobić, to w sumie niech robi. No ta druga wojna to jest mucho, mucho za łatwa. Oni nawet muszą wynajmować jakieś armie najemne, bo już własnych nie mają. Odcinamy Austriaka od Osmana, żeby wiecie, nie, mi Osman nie podbijał mojego Austriaka, to jest mój Austriak. Aha! To może tłumaczyć, czemu ja mam bunty hordy. Pierwsze rozwinięcie z ery absolutyzmu to Harsh Treatment. Musimy mieć, bo Polska ma taką fajną misję, która obniża nam jeszcze o 33% Harsh Treatment cost. I w momencie, kiedy poradzimy sobie z Sejmem, co już bym w sumie mógł zrobić, też dostajemy zmniejszone Harsh Treatment cost. Czyli możemy po taniości tłumić sobie buntowników. O tak, mega po taniości. A każde tłumienie buntowników podwyższa nam absolutyzm. I to jest w sumie bardzo unikalne rozwiązanie dla Polski. Kolejne niemieckie prowincje palimy. Chociaż może do Warszawy przenosimy? Nie, no dobra, palimy, palimy. A koalicja przeciwko mnie się zawiązała i wreszcie rośnie. A ja tak jak mówiłem, wszędzie odpaliłem zmniejszone koszty developmentu i zdobyczne punkty wszystkie ładujemy w development. Najpierw może z tego co widzę dużo militarnego. Szybka wojna ze Szwecją, żeby jeszcze przy okazji zjeść Saksonię. A tutaj nie powinno być jakiegoś problemu, dodatkowo jeszcze wezwałem do wojny Rosję. A sami za chwil parę będziemy atakowali jeszcze Brandenburgię i potem muszę uważać kogo. A kto się tutaj napatoczy? Piernicz. I jak to nie ma stack wipe'a? Czuję się oszukany. Dawać mi tutaj. Z kim ja w ogóle teraz toczę wojny? Bo już kilka ich wypowiedziałem. Uwielbiam Rosję jako sojusznika. W sumie przeciwnika też, bo można go podbić. Ale nieważne. Po prostu zje każdej ilości manpowera waszego przeciwnika w tej wojnie. Szwecja idzie na Rusków zamiast nami i stoi na tych fortach, gdzie traci po 5000 wojska na turę. Znaczy 5%, nie 5000. Głupia matma. 5%, 5000. Prawie to samo. Tu i tu. Znowu. No nie. Zjadamy kawałek Szwecji. Powiem wam, że to podbijanie, o ile jest mega przyjemne, bo naprawdę nikt nam nie podskoczy militarnie. To jednak jest dość upierdliwe pod tym kątem, że bardzo mało podbijamy. Jeszcze bez idei administracyjnych to mega wolno korujemy. A te kultury tutaj w Europie są tak podziabane, że mi się nie opłaca zbytnio ich przypinać, odpinać i tak dalej. O, papież szedł w koalicję, fajnie. Żeby chociaż o te pół roku sobie przyspieszyć ich korowanie. A to zły Osman. Dobra, trzeba będzie mu jakąś wojnę wypowiedzieć. Nawet głupiej Brandenburgii nie zjem całej. Zobaczcie, tutaj im została wysepka, tutaj jakaś jedna prowincja, jakieś włości w Danii. No ale przynajmniej ta Brandenburgia dość ładnie nam się będzie paliła, nie? Zawsze troszeczkę punktów zdobędziemy. Chociaż jest tutaj tak mało dewa, że nie jestem w stanie dewować mojej stolicy. A Warszawa ma tylko 55 punktów. Bardzo mało. No to teraz to już mi się pomieszało. Gdzie jest kib, jakie mam wojny? Chyba już będę zjadał niestety te mniejsze kraje. Trudno, będzie więcej agresywnej ekspansji. Ale chyba czas mieć na to wyrąbane. Jeszcze bardziej w sumie wyrąbane. I cały czas
to siedzenie na fortach, Boże, tu zaraz umrę psychicznie, bo tylko siedzę na tej piątce, czwórce i patrzę, jak mi się forty oblegają. Mega ekscytujące. Ciekawe, jak poradzi sobie moja armia taka do tłumienia buntów. Sama kawaleria, sobie mega tania armia, zobaczcie, 13.013 utrzymania dukatów. Kto powiedział, że armaty są potrzebne w armii? Nie wiem. To są jakieś pomówienia. Ja naprawdę nigdzie nie pobudowałem żadnych sądów, bo tego nie liczę, bo to nie ja zbudowałem. To jest zdobyczny. Fuck! No okej, okay, no chociaż dobra. Armaty są potrzebne do oblegania fortes i po to, by były potrzebne w tej armii. Będzie bitewka, będzie bitewka. Nawet nie wiecie, jak się nie mogę doczekać bitewek tutaj jakiś. Pięknie! I widzę tu jakieś gigantyczne zgrupowanie przeciwnika. Lećmy na niego również. Ale nie uciekajcie! Przychodzę nie w pokoju! myślałem, że większe straty im zadam. Trudno. Czy was też wkurza, że to AI aż tak ucieka bardzo? Wy tu chcecie porządną bitwę, rzeźnię urządzić i nie macie okazji, bo po prostu przeciwnik ucieka. Do czasu, ale ucieka. Haha, mam was! Bum, bum, bum. Jaki wpiernicz tu poszedł! Co za rzeź, niesamowite, mega mi się to podoba, po prostu jakby jak awaria się wbija i niszczy totalnie przeciwnika, jak to spływa w fazie szoka, dosłownie wszystko zniszczone. 23 tysiące, 42 na tradycji, już wiem, na czym tracę głównie wojsko, no ale dużo tej Austrii podbiliśmy, bardzo dużo. Dużo też popalimy. Czy to mi da lojalność szlachty? Ten monument, teraz tak, jestem na tym, gdzie mamy nasze złoto przekoksane i w sumie je też spalimy. Lukas złe rzeczy robi, pali złoto, a to dlatego, że po prostu sobie taniej je zdewuje mimo wszystko. Cieszę się, że Hiszpania jest w ciągłej wojnie. Bardzo się cieszę. Oh no! Ale że Portugalia też? Tutaj muszę przyznać, że bardzo fajna. No, mogę pokazać? Halo, gro, mogę? Dziękuję, pauza. Bardzo fajna Burgundia się tutaj zrobiła. Bardzo mi się podoba. W sumie mam ochotę nawet zagrać jeszcze raz Burgundią. Długą przerwę już od niej miałem, więc możliwe niedługo się pojawi na kanale. A, w międzyczasie kończymy sprawę węgierską, w międzyczasie pozbędziemy się za chwilę Hiszpanii z koalicji. Hiszpania to jakiś mega normalny kraj, no bo zobaczcie, wszędzie forty 2, 4, nie ulepszali, o nie, dobra, gdzieś ulepszyli do szóstek. A tak się cieszyłem, a nie, większość jest takich pomieszanych. Ja nie miałem jeszcze złotej ery? Okej, okay. Lecimy, sama konnica, wbijamy się w Hiszpanię. To powinno nas zabolać, zazwyczaj Hiszpania jest dość dobra militarnie. Co ona tutaj ma? 36-12, 5-4-1 dowódcę. Mamy dowódcę, nie wiem jakiego. Ale gdzieś tu miałem jeszcze takiego bardziej epickiego. Nie mam bardziej epickiego w tej armii. Ale o, bierzemy tego pana z szokiem. I 6,5 morali, 6-9. Mamy minus, bo nie walczymy na płaskim, tylko w lesie. Czemu ja tu zostawiłem tą fortecę? Nie wiem. No i przeciwnik ma troszeczkę artylerii, niedużo. I dyscypliny ma od nas więcej. Niestety. Zobaczmy, jak to będzie przebiegło. Nawet trochę to zwolnimy. No w fazie szoku to ich miażdżymy, ale nadrabiają w fazie fajera. To jest masakra, jak to wygląda u nas. Będą straty, raczej powinniśmy to wygrać. Ale zobaczcie, no porównywalne straty. Gdzie oni się spodziewali? Ej, gdzie ta armia jest? Ja pierdzielę. Halo, Hiszpanio, jesteś tu? Halo? Ej, nie ma tej armii nigdzie. Wow, ej, ile tu jest dewa? Ja muszę to jeszcze podbić, serio. Podbić, podbić koniecznie i spalić wszystko. To muszę spalić, ile to jest dewa? Mam okazję stoczyć bitwę na płaskim, aż ciekaw tego jestem, jak to będzie przebiegało. Myślałem, że generał mi tuż przed zginął, no nie. Gro nie robi takich rzeczy, znaczy jakiś generał zginął, no ale nieważne. Wbijamy się na płaskim, oby nam role tutaj przypasowały, żebyśmy jakąś rzeź robili. 6-7 tysięcy, wy to widzieliście? Masakra totalna armii hiszpańskiej, ale też dużo oberwaliśmy. Hiszpanię zadłużamy, chociaż... No dobra, zaraz będziemy zadłużali Hiszpanię. No dobra, zdobywamy Grenadę oraz Baltę. Mnie to wystarczy. Dziękuję, Hiszpania. Nie wiem, czy Szwecja naprawdę liczy na to, że będzie mi się chciał tam biegać po tej Rosji i ich bić. Odcinamy Szwedów od morza, bo już mnie za bardzo wkurzają. Przy okazji tak ich spalę. Prowadzamy manufaktury. Za wszystkie pieniądze, które mogły pójść w monumenty, nieważne. Okej, okay, zaraz będziemy też technologię wprowadzali. Chyba, że mogę jakąś przed czasem, ale niestety nie. Nie no, takiego następcy to ja nie chcę z dynastii sobieskich. Burdur, husaria! I wszystkie eventy tutaj przeszkadzają. Bum, 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 bum. Poczuj husari szum. Burururu. Tak, trochę już mi odbija po prostu. Dobieganie i niszczenie przeciwników jest mega takie. Więcej krwi! Dawaj mi też tu stack wipe'a, dziękuję. Chyba zaorałem Austrię. Wreszcie. Ale że co? Co to za... No ale mamy naszą Maltę, którą rozbudujemy za manpower. Bo mam go dużo. W sumie ten świat dość ciekawie się tak prezentuje. Szunsz, Songhai, Etiopia wciąż istnieje. Dziwne takie kraje. Songhai zdominował chyba całą Afrykę Środkową. Ty, on nawet ma 50 tysięcy wojska. Wow! Albo i 100. Tybury tutaj, Vijayanagar
Indiach. Ciekawie to wygląda. A Polska dominuje Europę powolutku. Tak samo jak Europę zdominowała słowiańska Wendia. Polecam zobaczyć ten odcinek na modyfikacji Antebellum, bo akurat wyszedł niedawno patch do tej modyfikacji, który bardzo zmienił kraje z regionu nadbałtyckiego oraz zmienił religię słowiańską. Dał nam możliwość jej reformowania, przez co jest mega potężna, a dodatkowo Wendia ma unikalną formę rządu w słowiańskiej teokracji.